Ale dobra. No to co w ogóle sądzisz o tych botach, że teraz się tak pojawiają? Wiesz co, powiem ci, że to jest no sprawa, z którą ciężko sobie poradzić, bo... No co mogę powiedzieć, wersja na Linuxa musi istnieć, no Valve raczej nie porzuci wersji na jeden system i to system, który bardzo wspiera, zwłaszcza teraz opracowując nowy system. Tak, ten jakiś taki a la Steam Deck, czy coś w tym rodzaju, tak, ten Steam Deckowy system, ten właśnie Steam OS, który tam ma być nową wersją Lite, zostaje opracowywany, ale problem jest taki... No jeden, że boty głównie korzystają z tego Linuxa, no struktura otwarta jądra Linuxa, to jak jest w ogóle przygotowany, łatwo sobie postawić system darmowy, z mniejszą liczbą, jakby tu powiedzieć, zabezpieczeń. No. Poza tym chyba też mniejsze wymagania co do sprzętów też są, nie? Wiesz co, to jest prawda, ale tutaj też sytuacja jest taka, że w ogóle inaczej jest zbudowany system zabezpieczeń, jeżeli chodzi o Linuxa na Steamie. On jest, lżej reaguje na Linuxa, po prostu po prostu z tego powodu, jak ten system jest zbudowany, z jego struktury, no i... No to znaczy, wiesz, bo Linux to ogólnie jest taki system, gdzie, no, że tak powiem, nie ma żadnych raczej zabezpieczeń, takich mega porządnych, ale dlatego, że to jest open source i każdy ma też do tego dostęp, to ludzie zazwyczaj też nie robią żadnych jakby wirusów, bo to jest darmowe w sumie. Jedynie w tych droższych takich, bo są też te płatne Linuxy, to tam są takie dobre naprawdę zabezpieczenia i tak dalej, ale to kupę siana trzeba płacić o wiele, wiele więcej niż za Windowsa zwykłego, nie? Nie, ale wiesz, one są już bardzo specjalistyczne zazwyczaj. No tak, czy to mówimy tutaj o typowo bazodanowych, czy powiedzmy network typowy mocno. Chociaż no, network to nie ma czegoś, co by nie załatwił sobie na raczej tych prostych. Jakieś serwery inne, nie tylko baza danych, ale no, do gier serwery też pewnie. W teorii powinny przynajmniej na takim wiesz, to być. Wszystko w chmurze w dzisiejszych czasach postujesz normalnie, wiesz, nawet powiedzmy jakiegoś odpowiednika serwera chmurowego i... Tam to jest wszystko trzymane. Nie trzeba mieć jakichś kombinacji, często nawet jedna maszyna wystarczy i tylko dobra zbudowana serwerowa i się ludzie bawią. No tak. Wszystko jest teraz zdecydowanie bardziej łatwo dostępne niż jeszcze 10-20 lat temu. No jeszcze 10-20 lat temu spróbuj założyć serwer, w ogóle ceny serwerów, które normalnie jeszcze 5 lat temu, 10 to było, kurczę, jakieś nieduże serwery 40 zł, to jest w ogóle pokręcone. Pamiętam, że na początku, w miarę na początku mojej historii w Minecrafcie, 2013-14 chyba rok, jak kiedyś kupowałem serwer w Minecrafcie, to na przykład po 15 zł był jeden serwer, a taki na 10 graczy. A teraz taki serwer za 15 zł to już jest taki, że na spokojnie parę pluginów i tak, że powiem, do 20 graczy jest w stanie uciągnąć, nie? No, ja mówię, ja mam mniej więcej też takie same wspomnienia z Minecraftem, bo mieliśmy serwer taki, no sporo osób tam grało, tam pierwsza edycja maksymalnie mieściła 40 osób, na drugiej edycji zwiększyliśmy, pamiętam, do 80. Mhm. To było tak właśnie w okolicach 2012, to był taki serwer, który sobie po prostu prowadził ze znajomymi. Kiedyś zabawna historia, kiedyś znajomy nie opłacił serwera, to na tydzień go nie było, bo postanowił sobie kupić drożdżówkę. Postanowił kupić drożdżówkę. No, ale wiesz, żeby utrzymać w ogóle ten serwer, to trzeba było robić pewne nielegalne praktyki. Czytaj, sprzedawanie VIP-ów i innych rzeczy. A, no czy ja wiem, czy to takie nielegalne, niekoniecznie. Ale wiesz, w sensie większość serwerów na tym żyje, nie? Większość serwerów na tym żyje, ale to jest praktyka nielegalna, jeżeli chodzi o to, jak jest umowa z tym obecnie z Microsoftem przeprowadzona. Nie wiem, czy z Mojangiem była tak samo umowa. Nie było, mi się wydaje. A w ogóle, jak to jest z tymi twoimi dubbingami komiksów? Czy ty chcesz iść jakoś lektora dalej? Czy robisz to tak typowo teraz for fun? Albo czy masz może, nie wiem, jakiś kierunek? Bo ty chyba na studiach jesteś, tak? Czy... A, ja studiuję sobie informatykę, ale to raczej to wiesz. Ja powiem tak, ja za te komiksy jestem głównie hostem. Ja czasami tam widzę, co się dzieje, ja tam nie mam większego, wiesz, na to wpływu. Znaczy, no mogę, wiesz, powiedzieć, czy bym coś poprawił, czy... Tam oczywiście zgadzam, czy takimi rzeczami, ale zazwyczaj za te sytuacje odpowiadają inne osoby, czy tutaj Miłosz, czy na przykład Pawlowy, jak jest żywy. Jak jest żywy, no karmi się go i
jak to się żyje. Ale no. To ja tutaj większej tak naprawdę mówię, decyzyjności nie mam. Ale czy coś wiadomo, chciałbym mieć jakiś tam powiedzmy większy, chciałbym coś z tym robić większego, ale to jest też tak, że no też często nie boda, też często cię ograniczają umiejętności, też często cię ogranicza brak doświadczenia, to chcesz robić na poziomie, no. Bardzo można to zobaczyć szybko na podstawie, no powiedzmy komiksu Wojna, powiedzmy tych późniejszych komiksów. To był też problem, dla którego te komiksy nie były wypuszczane, powiedzmy tego jest tutaj, tego wszystkiego brakuje, ciężko jest to wszystko przetłumaczyć, aktorzy powiedzieli też nie w pewnym momencie i nagle znajdujesz się w sytuacji, w której no możesz wydać komiks, ale ten komiks będzie jakoś odpowiadał komiks Wojna, czytaj, a głosy w ogóle niepasujące, jakoś mikrofonu okropna. Plus dodatkowo straciłeś się w późniejszym etapie osobę odpowiadającą za montaż animację, czyli to też wyglądałoby jeszcze o poziom niżej. I dostajesz, wiesz, otrzymujesz takiego potworka, który pod żadnym pozorem nie przypomina poprzedniego komiksu. I na pewno ludzie byliby zawiedzeni, ludzie by nie chcieli tego ani, wiesz... Znaczy, no wiadomo, ludzie obejrzą wszystko, no patrzą na przykład na content tworzony typowo dla dzieci, jakieś te, wiesz, animacje, gdzie w ogóle nie wiadomo o co chodzi w ogóle z modelami, jakich w ogóle w sensie przychodzą. Na przykład Unreal Day albo coś w tym rodzaju, tak? Nie, wiesz co, bardziej mi chodzi nawet nie te takie, wiesz, SFM-ie, tylko mi chodzi takie typowo animowane pod dzieci, powiedzmy. Takie kreskówkowe, anime kreskówkowe takie. Znaczy, wiesz, Johnny jest papa, czy takie, ale to nawet jeszcze o poziom niżej, powiedzmy jakby indyjska podróbki na przykład tego. I tak to dzieci obejrzą, na przykład, no, do tej pory, jak masz na przykład animację, nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś, jest, że masz, idą cztery kurczaki i masz, wiesz, pojo, czyli no kurczak po hiszpańsku, normalnie i wiesz, i nagle przechodzą przez fontannę i zamieniają się w krokodyle, czyli nagle masz kokodrilo i... No to nie widziałem. Nie, to jest taki klasyczek z tych takich animacji, ale no, że takie animacje, wiesz, i to dzieci też obejrzą, no, może zrobić nawet coś kiepskiej jakości, to obejrzą, ale czy ty chcesz coś takiego robić, czy chcesz się w ogóle tak bardzo poziomem cofać i dawać, powiedzmy, content, który no fatalnie wygląda? Powiem ci, że do jakiegokolwiek takiego bardzo podchodzenia do jakości, to dopiero u mnie się też w koło 2018 zmieniło, po takiej, można powiedzieć, troszeczkę rozmowie z Rockwellem Gradhakarem, kiedy no, była śmieszna sytuacja dramy z Pablowym anime, w ogóle to była dziwna sytuacja, to jeszcze nie była sytuacja, która doprowadziła do końca Pablowego, ale co mogę powiedzieć o tym, to tam można powiedzieć, to był moment też, w którym zrezygnowałem na przykład właśnie gameplayów czy innych rzeczy tego stylu, bo jak to powiedzieli, no czy chcesz coś takiego, bo też powiedzieli mi tak, mało ambitny content, ja tak... Może mają rację, to jest content nic nie wnoszący, tego jest pełno. I w pewnym sensie to też może mi pomogło się z tym tak naprawdę, może urośnięciem w jakimś stopniu, bo no nie mówmy sobie, no gameplay, no jak te takie jeszcze z tamtych czasów gameplaye, które obecnie gameplay są bardziej pogadanką. Wtedy gameplay to było gameplay, opowiadasz co się dzieje na ekranie, czasem sobie opowiesz o temacie, ale wiadomo, no jakoś trzeba zmieścić, powiedzmy, 15-20 minut. Teraz no gameplaye częściej wyglądają nawet jeden casual, dwa maksymalnie. To się gdzieś ci zamyka w 10 minutach, też właśnie tutaj maksymalnie i wiesz, jest spokój. Ja mówię, porównuję, patrzę na te moje filmy z tamtego czasu. Jeszcze patrzę na przykład na moje filmy sprzed krótkiego czasu, gdzie miałem ten na przykład mój stary mikrofon. Jezu, jak się tego nie da oglądać. Ja mogę tam mówić merytorycznie, ale nie wytrzymam 30 sekund. Słuchając tego mikrofonu, który to był jakościowo, tak, przede wszystkim, no co z tego, że wtedy myślałem, że to tak źle nie wyglądało, bo nie miałem tego porównania, no mikrofon za 35 zł, teraz Stars, no spoko mikrofon na papierze, znajdziesz go w filmikach polecających, mikrofony na początek, tylko on już był tak zajechany, a miałem ich z 6, i każdy się zajeżdżał z czasem coraz bardziej, bo one się psuły, a ja wymieniałem, po prostu rotowałem czasami między nimi, czasami nie. No bo to jest tanie, to można wymieniać cały czas. Tak, można było tanie, miałem sporą nadwyżkę ich.
A można powiedzieć, że sprzęt mi się na pewnym etapie bardzo często psuł, bo się kupowało sprzęt powiedzmy za 30 zł, powiedzmy marki Esperanza, która paradoksalnie nie jest złą marką, jeżeli kupisz od niej troszeczkę sprzęt lepszej jakości. Droższy. Bo no nawet te podkładki, ja mam podkładkę Esperanzy dużą, którą kurczę już mam od 7 lat i ona nie, ona może już jest trochę zajechana, ale nie wygląda ona tak fatalnie jak wiele innych podkładek, które kiedyś miałem. Kupisz tam troszeczkę droższe od nich, a nie powiedzmy, jak na przykład w czasach, w których zaczynałem, kupowało się mikrofony słuchawkowe po 15 zł. I to w dzisiejszych czasach to wygląda w ogóle zabawnie, jak grać na takim sprzęcie. Wiesz, moim... wiesz, klawiatura 30 zł, myszka 20, mikrofon ze słuchawkami 15, no i miałeś cały set. Wiesz, moim takim pierwszym mikrofonem to był też taki stojący za 30-40 zł z Biedronki. Potem miałem mikrofon słuchawkowy, ale z takich już trochę lepszych słuchawek gamingowych, opa Fortecha, blady. Ale potem zmieniłem sobie na Rilopa, który mi służył przez chyba 3 albo 4 lata i w tym roku, albo w, na końcówkę poprzedniego roku zakupiłem, nie no w tym roku, zakupiłem sobie teraz Tormaxa M-Drilla, nie wiem czy kojarzysz tą firmę. Nie, nie, nie. Ale bardzo fajne mikrofony mają, naprawdę mogę sobie zmieniać charakterystykę dźwięku, nie wiem jak to nazwać. Czy kardioidalna, czy... Tak, czy kardioidalna, czy dookólna, czy ósemka, czy nieskończoność, to mogę fajnie to wszystko sobie zmieniać. To ciekawa opcja, muszę przyznać. Tak, no i poza tym ma też dwie rolki od gaina, od głośności, bardzo fajny, przyjemny mikrofonik i dźwiękowo też jest ok. A w jakie inne gry grasz poza Team Fortressem? Wiesz co, lubię sobie pograć na przykład, częściej mi się zdarzało kiedyś grać w Counter Strike'a i to tak bardziej mocno można powiedzieć, nawet półprofesjonalnie. Ale jeżeli o to chodzi, to czasami zdarzy mi się ogólnie w okresach takich, można powiedzieć, typowo eventowych, czyli świąteczno-wielkanocnych czy halloweenowych zagrać w Rasta. Czasem zdarzy mi się zagrać, nie wiem, Fortnite, jeżeli... tak, co tam jeszcze z komputerowych, Genshin Impact, Rocket League i tak naprawdę to jest gdzieś czasami, no wiadomo, jeszcze takie single playerowe, to jakaś Persona, Isaac, Enter the Gungeon, jakoś tam wiesz, nie mam szalonych, bardziej na konsoli to na przykład gram na Switchu, to tam wiadomo, Smash Ultimate, co tam jeszcze mogę wymienić, Mitopia, która no teraz miała, w maju, teraz, no, można mówić, no, w maju miała no, swojego porta, w końcu na właśnie Switcha. No Pokémony typowo na Switchu. No i takie wiesz, takie gry. No ja tak to teraz na przykład no kompletnie nie gram w Counter Strike'a obecnie, bo to też się zmieniło, to że znajomi mniej czasu mają. I tak wiesz, tak ci na przykład kiepsko nie gra piątko, a to też chcesz mieć jeszcze piątkę na jakimś poziomie, bo jak się grało na poziomie Global Elite, a grało się na poziomie, wiesz, Suprema, tak potem ciężko ci się gra z ludźmi, powiedzmy nawet z Golda, bo ciężko na przykład zrozumieć jakiś playstyle. To jest dla ciebie na przykład, oni robią nielogiczne rzeczy, których ty nie zrozumiesz, musisz się chwilę przestawić na ich playstyle, bo tak naprawdę musisz wyłączyć mózg. To jest na takim poziomie, o no przecież nic się tutaj nie ustawił, przecież go widać. A tu się nagle okazuje, osoba stoi w połowie osłonięta, albo próbuje ci nawalać w plecy, idąc za tobą i cię nie trafia. I wiesz, ciężko też się na przykład zebrać z osobami, którymi no w jakiś stopniu zbierzesz i będziesz miał chemię do gry, bo no to też to ma wpływ, żeby się dobrze grało. Zwłaszcza w taką grę Counter Strike'a, w której, no powiem, no czasami mi puszczają nerwy. Kiedyś też w LoL'a człowiek grał, bo też byli do tego znajomi, ale... LOL to jest gra, przy której akurat mi nie puszczają nerwy, ale wiem, że innym puszczają. Ja mam tak, że w Counter Strike'u mi puszczają, bo na przykład moim znajomym nie puszczają, a w LOL'u to ja na przykład jestem kompletnie tafla wody spokojna, niewzruszona. Co jest w ogóle dziwną sprawą, bo ludzie zazwyczaj się denerwują. A to też dlatego, że jestem dziwnym przypadkiem, który gra supportem i to mu jedynie sprawia przyjemność. Nie no, ja też gram supportem i gram tylko tankami supportami w LoL'u. No, dobry człowiek. Widzicie, dobrego człowieka tutaj macie. Bardzo dobry człowiek. Supporty najlepsze w LoL'u. Proste. O, prawidłowo. Ja w LoL'u się, nie wiem, no, pół na pół się wkurzam. To zależy. Nigdy naprawdę nic nie piszę, nie? Jeśli o takie rzeczy chodzi.
Dzięki temu nigdy nie miałem też bana. Dużo moich kolegów miało bana i albo jeden kolega miał z 30 banów. Oj, tam mam znajomego, który ma bana na czat do chyba jeszcze przez 700 lat, coś takiego. Znaczy, bo wiesz, to są te takie, wiesz, to są te stare w ogóle sposoby banowania, które wtedy niepermanentne. Bo oni kiedyś w ogóle mieli taki dziwny system, ten stary. I co mogę powiedzieć, to jest... No to są jeszcze czasy z 2015-2014 wtedy, kiedy dawali właśnie dziwne bany i ogólnie łatwiej było założyć nowe konto, niż się z tym pierdzieli, w sumie nadal to ludzie robią. Bo jak, póki jesteś streamerem, nie znajdą ciebie. No w sumie fakt. Chyba, że jesteś, mówię, Tylerem i co jakiś czas dostaniesz bana, bo musimy spełnić nasz obowiązek. Musimy spełnić nasz obowiązek, nie bo tak. Bo no nie zbanujemy ciebie kompletnie i nie będziemy tego robić co chwilę, bo stracimy zajebistą reklamę, a z drugiej strony no musimy trzymać się jednak naszego regulaminu. A w ogóle oglądasz jakichś twórców TF-owych? Takich z Polski, czy... Powiem ci, że nie? Z tym to u mnie jest kiepsko. Kiedyś powiem ci, że może bardziej, obecnie obejrzę czasami coś, co mnie zaintryguje. Mam zasubskrybowanych większość twórców i sobie pod takim względem widzę jakiś tytuł, może mnie zainteresuje, to sobie obejrzę. Problem jest taki inny, że... Ja w Team Fortressie, powiem ci, że na tyle dużo widziałem i też na tyle dużo widziałem, powiedzmy, filmów, które były zagraniczne, że ten po prostu content już się wyczerpał, zaczął się powtarzać i musi ktoś zrobić oryginalny content, który mnie zainteresuje. Na przykład nie interesują mnie kompletnie dramy, to na przykład Rexisa nie oglądam, co nie, z tego powodu. Nie interesują mnie, powiedzmy, jakieś Saxtony, nie oglądam Lecha przez to. Ja też nie byłem nigdy fanem jakiegoś oglądania gameplayów, co nie jak u Sina czy u tych innych, jeżeli mówił tu o twórcach zagranicznych. Nie no, Sin mnie... chyba robi bardziej takie kompilacje śmiesznych akcji. No, kompilacje śmiesznych akcji, ale też są takie, wiesz. Nie, że gameplay, tylko taki właśnie frag mówi, o. Brakowało. Chociaż nieraz dużo jest akcji, gdzie nie jest to frag mówi, tylko po prostu, nie wiem, bug jest jakiś albo coś w tym rodzaju, ale no. No, ale tego, że coś bardziej jest bugiem, to w sumie chyba Delphi bardziej robi. No w sumie. Bo to był typowo jego content, ale no, zagranicznych to ja pamiętam, że zagranicznych więcej oglądałem. Ja już w sumie nawet mało kogo oglądam normalnie z polskiego YouTube'a, jak już człowiek się po prostu przeciął na ten zagraniczny, bo po prostu... czasami... Powiem tak, polski YouTube to jest dziwne miejsce. Czasami dla ciebie coś, co się wydaje normalną rzeczą, oni to odkrywają dużo za późno. Czasami zagraniczny odkryje coś dużo później niż polski. Na przykład masz tego Graticfona, który w Polsce się przyjął zdecydowanie dużo szybciej, a zagraniczni odkryli to, można powiedzieć, parę miesięcy temu dopiero. Wiesz co, z tego co kojarzę, to też na przykład za granicą ciągle jakby dosyć popularne są vlogi, a w Polsce już praktycznie wcale. I przynajmniej ja nie lubię vlogów tak oglądać, ja wiem, że moi koledzy dużo zagranicznych vlogów jeszcze oglądają, mimo no, że vlogi, nie wiem, to był rok 2016? Może nawet wcześniej, ale powiem ci, że z vlogami to było tak, że ja też nigdy nie lubiłem. Ja na przykład jestem osobą, która strasznie nie lubi na przykład widzieć kamerki danego youtubera. Byłem zawsze osobą, która... Tutaj to po prostu przekazało. Ja wiem, że ludzie mówią, o, bo to fajnie, bo wtedy widać reakcję. Ja tego nie lubiłem, po prostu ja nie lubię. Bo nie wiem, nie czuję tego. Co się z tego, że będę się gapił na jego twarz, jak ja się mam gapić na ekran? Wiesz co, ja bym tu stwierdził, że to zależy, bo w niektórych, na przykład w takich grach horror, to na przykład o wiele bardziej wolę oglądać gry horror z kamerką, bo wtedy właśnie widać rzeczywiście fajną reakcję, jak ktoś się wystraszył. A niektórzy mają też taką reakcję, że nie słychać po nich, że się wystraszyli, tylko nagle, nie wiem, zrobią duże oczy i się tak drgną. I to tak... Do akurat horrorów mam wrażenie, że to jest fajne. Wiesz co, właśnie też jakoś nie, jak oglądałem jakieś, wiesz, gry horror, to mi też jakoś tak nie podchodziło. Po prostu, ja wiem, że widać można reakcję kogoś, ale... No z drugiej strony to... No nie wiem, no po prostu to jakoś mnie nigdy nie przekonywało i ciężko mi się było po prostu tego przekonać. Tak samo do wielu rzeczy na YouTubie było mi się ciężko przekonać, jak wchodziły, wiesz, intra, które były dla mnie w ogóle, nigdy nie rozumiałem i była w ogóle na to jakaś straszna moda. No fajnie, że sobie zrobisz intro, jak połowa i tak była wykonana przez, powiedzmy, z jednego template'u i z tą samą muzyką. No w ogóle co to dla mnie było? Przedłużanie sztuczne filmu o 30 sekund. Ja rozumiem jeszcze outro pod tym względem, że walniesz sobie... Powiedzmy, już w starych metodach adnotacje, teraz obecnie to jest wprowadzone w jeden system.
który jest nieproblematyczny w użyciu, bo nie musisz na przykład, żeby twój film się ruszał, nie musisz tam wkleić go wcześniej w edycji. Ale to jeszcze dla mnie było sensowne, bo to jakoś, powiedzmy, w jakiś sposób redirektowałeś, powiedzmy, twoich widzów na konkretne twoje filmy. A tak, to tutaj dla mnie intro samo, to było po prostu przedłużenie filmu. Jak ktoś miał intro, czasami się nawet nie chciało oglądać. Bo co z tego, że poświęcę 15 sekund, mogę to sobie przewinąć, ale po prostu już widzę, że o, ten kanał może do mnie nie trafić. Wiesz co, co do intro, to ja chciałem mieć intro, nigdy nie miałem. To znaczy, miałem kiedyś też właśnie z takich playtów, ale i odkąd zacząłem jakby TF-a, to nigdy, przynajmniej w kontencie Team Fortressowym, nie miałem intra. Zawsze chciałem mieć, ale zawsze takie 5-sekundowe, tylko jakoś nigdy nie mogłem się zebrać, żeby zrobić. Miałem parę pomysłów, na przykład w Source Filmmakerze zrobić, jak mam outro, ale no nie wiem, coś nie wyszło. Wiesz co, ja kiedyś miałem też intro, ale ono przepadło z czasem. Nawet to, że jakość tego intra była jeszcze w ogóle, pamiętam, robiona przez mojego znajomego i to jeszcze jak standardami YouTube'a było 720p, to czasami to była rzadkość, żeby coś HD było, bo wiadomo, też inaczej wtedy się to nagrywało, inaczej to wtedy też było popularne. Teraz w ogóle 4K w niektórych momentach jest rzeczą normalną. 8K, kurczę, w wielu kanałach chodzi, ale też no, w ogóle to jest dla mnie bezsensowne, jeżeli mówimy tutaj właśnie o tym 8K, 4K, bo też wiele osób nie będzie miało w ogóle sprzętu, żeby to otworzyć. Po prostu spędzasz dodatkowy czas na wyrenderowanie, przygotowanie czegoś pod to, a zazwyczaj wiele osób nie obejrzy tego w tej sytuacji. Mało osób ogląda na telewizorach, mało osób w dzisiejszym czasie nawet posiada monitory, które obsługują 4K. Wiesz co, ja szczerze renderuję w 4K, akurat nie głównie dlatego, żeby była to rzeczywiście jakość 4K, tylko akurat widzę, że YouTube inaczej traktuje 4K, a Full HD, bo nie wiem, czy jesteś z tym zapoznany, ale na przykład jak masz streamy, powiedzmy, jak na YouTubie masz streamy w Full HD, to tak de facto one są w HD. Żeby było prawdziwe Full HD na YouTubie, to musisz mieć co najmniej 2K, a na Twitchu na przykład jak masz Full HD, to masz rzeczywiste to Full HD. A dlatego ja to robię w 4K, bo i tak większość osób, co ma monitory Full HD i wszystko, co jest tylko na Full HD, to i tak na YouTubie da się odtwarzać filmiki w 4K tak, na monitorach Full HD. I to jest głównie kwestia samej jakości wideo, bo wtedy często wiele i przybliżeń i innych tego typu rzeczy o wiele lepiej i ładniej też wygląda niż w zwykłym Full HD. Dlatego moje zdanie jest takie, że jeżeli nie zależy ci jakoś na czasie, tylko powiedzmy na noc sobie zostawiasz, bo tak wiele osób robi, jest, chociażby tak robię często, że po prostu na noc sobie zostawiam render filmu, to moim zdaniem opłaca się renderować w 4K dla tej lepszej jakości, żeby YouTube nie oszukiwał aż tak, że tak powiem, w tej jakości. Zresztą chociażby tego przykładem, nie wiem czy znasz Kuba Klawiter. To on sam o tym opowiadał, że na przykład filmy same nagrywa w Full HD, ale je renderuje w 4K, żeby w YouTubie miały lepszą jakość. Bo inaczej te filmy są po prostu brane pod uwagę. To tak jakby bitrate na przykład jest większy, nie? Bo w 4K jest wyższy bitrate, to sam YouTube uważa wtedy jakby, że ten filmik powinien mieć większy bitrate, więc mu przydziela ten większy bitrate. Dzięki czemu jest lepsza jakość. No to też jest w sumie ciekawe, no wiedziałem o tej, wiesz, kompresji YouTube'owej, ale też nie patrzyłem na to właśnie od tej strony, że VIP przydziela większy bitrate. Po co ty tyle Red Bulli pijesz? Nie piję Red Bulli. W sensie czasami. Jak czasami, jak ja widzę co chwilę, że jakiś Red Bull albo Monsterek jest testowany. Ale to ja głównie Rockstary. Rockstary są moimi ulubionymi akurat energetykami, a czemu? Bo nie wiem, bo lubię tego smak. Bo ja ogólnie jestem od cukru uzależniony i potrzebuję zawsze raz dziennie coś z cukrem się napić. A że to ma cukier, to piję. Ale w sumie mogę też na przykład się napić Mountain Dew i mnie to różnicy nie robi. Bo ja mam tak, że w sumie cukru jako tako to nie jem. Nie jem jakiegoś słodkiego, nie jem jakoś batoników. No i też piję wodę. Głównie.
Więc no po prostu potrzebuję cukru, nie? No bo cukier to też energia, cukier to, to wszystko, a żeby przetrwać dzień w szkole, no to no energii potrzeba, nie? Nie wiem, ja powiem ci, że moje przetrwanie dnia w szkole wyglądało tak, jak najmniej aktywności zrobi, nie jedząc śniadania, nie jedząc niczego i po prostu wiesz, po prostu dzień jakoś minie. Wiesz co, miałem też zawsze takie podejście, ale ja też chodzę na siłownię teraz i no tak trochę się nie da teraz, bo więcej jakby potrzebuję też jeść przez to. No bo wiadomo. No to wiesz, tylko to bardziej potrzebujesz, wiesz, przyjęcia białka i innych takich rzeczy. No ta, no ale ogólnie trzeba też więcej, nie? Jeśli chodzi o kalorie same. Znaczy, wiesz, to też jest zależne, może być na redukcji na przykład. No, mi by się przydała, ale dlatego zjadam mniej więcej tyle, co jadłem zanim chodziłem na siłownię i jak na razie są w miarę efekty, więc chociaż wiesz, tyle.